W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tajemniczej sprawie morderstwa z lat 60. Mordercą okazał się z pozoru najmniej oczywisty, podejrzany, tak mało oczywisty, że może nawet niewinny. O tej sprawie dowiedziałam się dzięki książce Wilhelminy Skulskiej, sprawa numer 78 łamane przez 68, na którą trafiłam na BookBeat, czyli w aplikacji do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Która już po raz drugi jest sponsorem odcinka zbrodni prowincjonalnych i przygotowała prezent dla słuchaczy podcastu, o czym za chwilę. Zapraszam więc na zbrodnie prowincjonalne. Jak już powiedziałam, sponsorem odcinka jest Bookbit, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Znajdziemy tam bardzo zróżnicowaną literaturę, również tę kryminalną i True Crime. Ja sobie bardzo cenię taką formę dostępu do książek, bo zwykle jest bardzo dużo pozycji, które chcę przeczytać, albo takich, z których na przykład potrzebuję do podcastu, tylko jednego rozdziału czy jakiegoś fragmentu, no i wtedy kupowanie papierowej książki po pierwsze, za długo trwa. Bo ja potrzebuję tych informacji już teraz, zaraz, bo na przykład mam zaplanowane nagranie odcinka na następny dzień, no a po drugie nie pomieściłoby mi się to wszystko na półkach, choć kult papierowej książki jak najbardziej też równolegle uprawiam. Ale papierowej książki nie poczytam sobie przy sprzątaniu czy zmywaniu, i chyba tylko dzięki temu, że te czynności wykonuję właśnie słuchając audiobooków, moje mieszkanie jeszcze jako tako wygląda, bo to jest największa motywacja dla mnie, żeby się zabrać za porządki. Jeśli chcielibyście spróbować i posłuchać sobie audiobooków, niekoniecznie tylko przy sprzątaniu, choć bardzo to polecam, to możecie zrobić to teraz całkowicie za darmo, ponieważ firma BookBeat jeszcze raz przygotowała prezent dla słuchaczy zbrodni prowincjonalnych. Kod promocyjny dla nowych użytkowników z kodem prowincjonalne możecie przez 30 dni słuchać audiobooków w aplikacji BookBeat w pakiecie premium. Nie potrzebujecie do tego specjalnych czytników, z aplikacji możecie korzystać na telefonie lub tablecie i instalujecie ją tak samo jak wszystkie inne aplikacje, wystarczy ściągnąć z App Store albo Google Play i założyć konto. Link do BookBeat macie w opisie tego odcinka, także zachęcam, żebyście sobie sprawdzili te aplikacje po tym jak wysłuchacie mojej opowieści o pewnej tajemniczej zbrodni z czasów PRL-u. A dokładnie jest to sprawa z 1967 roku chyba. Bo na początku muszę zaznaczyć, że imiona w tej sprawie zostały zmienione. Podobnie jak niektóre detale, ja będę się posługiwać tymi danymi, które podaję w swojej książce Wilhelmina Skulska, podkreślając, że zostały one zmienione, choć sama historia pozostaje prawdziwa. Ta książka została wydana w roku 1974. No i w Polsce ten przełom lat 60. i 70. to jest oczywiście czas komuny, czasy kiedy Gomułka z dumą ogłaszał, że Polska Ludowa jeszcze niedawno stała nad przepaścią, a teraz zrobiła wielki krok naprzód. Nieuchronnie zbliżał się rok 1968 i związane z nim ważne polityczne wydarzenia, protesty i zmiany wśród przywódców partii. W 70 roku, na skutek tych wydarzeń, do władzy doszedł Gierek, rozpoczynając dekadę, która rozpoczęła się dynamicznym rozwojem gospodarczym, a zakończyła spektakularnym kryzysem. Poza tym, w 1967 roku w FSO powstał pierwszy Fiat 125P. Premiera miał film sami swoi, jest to również rok premiery słynnych dziadów. Deimka których zdjęcie z afisza na początku 1968 roku było jedną z przyczyn wydarzeń marcowych. Na świecie rok 1967 to czasy wojny w Wietnamie, a także rok, w którym narodził się ruch hippisowski. A gdybyśmy chcieli sobie włączyć muzykę, która przeniosłaby nas w tamte czasy, to mogły to by być utwory Whiter Shade of Pale, Dziwny jest ten świat, no i oczywiście cała płyta Beatlesów Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nie jest to sprawa z prowincji. Rzecz działa się we Wrocławiu, ale w specyficznym miejscu, o czym za chwilę powiem. Najpierw chciałam tylko podkreślić, że Wrocław po II wojnie światowej też był taką dość wyjątkową przestrzenią. Po tym jak znalazł się w granicach Polski, jego ludność w dużej mierze się wymieniła, odeszło wielu dawnych mieszkańców, Niemców. Ich miejsce zajęli Polacy z różnych stron kraju, szukający dla siebie miejsca po wojnie. Bliskość niemieckiej granicy sprawiała, że miasto dawało różne możliwości, dlatego nieraz zjeżdżały tu też różne typy spod ciemnej gwiazdy. W latach 60. miasto w większości już się podniosło po zniszczeniach wojennych, ale wciąż jeszcze można było się gdzie niegdzie natknąć na zburzone kamienice, na gruzy. I ta historia rozegrała się na peryferiach miasta, na Karłowicach, gdzie życie towarzyskie w latach 60. skupiało się głównie w dwóch miejscowych barach: Karłowiczanka i Rusałka. A część bohaterów tych zdarzeń mieszkała na osiedlu Kolejarskim na klecinach, które częścią Wrocławia stały się dopiero w latach 50. tego typu osiedla przeznaczone dla konkretnej grupy zawodowej dla pracowników konkretnych zakładów. To też były takie zamknięte społeczności, mieszkali tam pracownicy jednego zakładu z tego samego miasta, a więc ci ludzie mieszkali obok siebie, jednocześnie razem pracowali, więc trochę tak jak na wsi, duża część ich życia Upływała w otoczeniu tej samej grupy. Doskonale wiedzieli, co u kogo słychać, znali różne plotki na swój temat i rozgrywały się tam różne mniejsze i większe dramaty. I we wrześniu 1967 roku wydarzył się jeden z tych większych. We Wrocławiu, na terenie sąsiadującym z ogródkami działkowymi, dokonano makabrycznego odkrycia. Jeden z działkowiczów znalazł w godzinach porannych ciało dziewczyny. Była częściowo rozebrana, leżała na ziemi na ścieżce biegnącej przez zarośla. Działkowicz pojechał na rowerze na komisariat milicji. Psiepole, milicja przybyła na miejsce zdarzenia. Był to taki trochę dziki park, który zajmował teren po dawnym cmentarzu. Na terenie Wrocławia było dużo po niemieckich cmentarzy, które uległy zniszczeniu jeszcze w czasie wojny, albo już po niej. I jednym z nich był właśnie ten na osiedlu Karłowice. Podsmentarny teren porośnięty drzewami, położony na uboczu, stał się miejscem wieczornych spotkań młodzieży i nie tylko młodzieży. Często dochodziły stamtąd krzyki, śmiechy, odbywały się libacje alkoholowe. W okolicy to miejsce zaczęło więc być nazywane rykowiskiem, także po zmroku nie było to zbyt bezpieczne miejsce. Ofiara była bardzo młoda, miała 150 cm wzrostu, smukłą figurę. Drobną ubrana była w amarantowy sweter i spodnie zwane teksasami. To były takie, można powiedzieć, jeansy na miarę Polski Ludowej. Ten materiał był co najwyżej w kolorze jeansu. W rzeczywistości był to chpadrelich i to taki słabej jakości, ale w tamtych czasach nie było wielkiego wyboru. Mówię o tych spodniach, bo one niestety odegrały ważną rolę w tej sprawie. Jedna z nogawek została okręcona dziewczynie wokół szyi i najprawdopodobniej w ten sposób. Została ona zamordowana, to znaczy uduszono ją nogawką jej własnych spodni. Na miejsce przybyli kolejni eksperci, lekarz, technik kryminalistyki i rozpoczęło się badanie miejsca zbrodni. Szybko dostrzeżono w pobliżu stłuczoną butelkę po słodkim winie owocowym. Na ścieżce znaleziono też kilka odcisków butów, które również zabezpieczono, wykonano gipsowe odlewy. Chociaż tu trzeba powiedzieć, że zanim przybyła tam policja, to w tym miejscu zrobiło się już małe zbiegowisko. Działkowicze przylecieli zobaczyć, co się stało, ładzili dookoła, także miejsce zbrodni już zostało zadeptane. Przy ofierze znaleziono kilka drobiazgów, między innymi znaczek, taką przypinkę z literami AF, torbę, a w niej różne drobiazgi, wśród których był słownik polsko-niemiecki. Milicjanci odwiedzili najbliższe sklepy, pytając o dziewczynę w amarantowym swetrze, kupującą butelkę wina, ale nikt jej nie zapamiętał. Lekarz medycyny sądowej ustalił, że zgon musiał nastąpić od 12 do 16 godzin przed znalezieniem zwłok, czyli jakoś wieczorem poprzedniego dnia. Dziewczyna miała we krwi niewielką ilość alkoholu. Przyczyną śmierci było uduszenie, ale wcześniej została uderzona i zraniona butelką, którą ktoś rozbił jej na głowie. Jeszcze tego samego dnia na milicję zgłosiła się rodzina poszukująca swojej córki, 15-letniej Ireny, która nie wróciła na noc do domu. Imię i nazwisko dziewczyny zgadzało się z tym, które widniało na stronie tytułowej słownika, znalezionego przy ofierze w amarantowym swetrze. Milicjanci musieli więc poinformować rodzinę Ireny o tym, co się stało, no i natychmiast rozpoczęto rozpytanie wśród sąsiadów rodziny i znajomych. Irena pochodziła z rodziny robotniczej, średnio zamożnej, ale tak zwanej porządnej, wierzącej. Matka pracowała na poczcie jako sprzątaczka, ojciec w hucie. Mieli czwórkę dzieci, i Irena była w ósmej klasie szkoły podstawowej. Uczyła się tak sobie, nawet poniżej średniej, do tego stopnia, że w piątej klasie musiała zostać na drugi rok, ale w szkole nie sprawiała problemów wychowawczych, była raczej taka niepozorna, przeciętna, spokojna i grzeczna. Tak przynajmniej postrzegała ją wychowawczyni. Jej największą pasją było kino, chodziła do kina tak często, jak tylko mogła. Czyli nie tak bardzo często, jakby chciała, bo w jej domu rodzinnym pieniędzy na zbytki nie było. Kiedy weszła w okres dojrzewania, zaczęły się sporadyczne wieczorne wyjścia, spóźnienia, ale rodzice ostro na nie reagowali, córkę trzymali krótko, nie pozwalali jej na spotkania z chłopakami i pilnowali, żeby się skromnie ubierała. Tamtego dnia, kiedy zaginęła, miała wrócić do domu po godzinie 19 po zakończeniu kursu języka niemieckiego, na który uczęszczała w pobliskim domu kultury. Niemieckiego uczyła się, bo ojciec obiecał jej, że w przyszłości pojadą do rodziny w NRD. Ojciec Ireny miał bowiem niemieckie korzenie, jego rodzina mieszkała w Niemczech, a on wybrał życie w Polsce. Jej rodzice poznali się zresztą w czasie wojny, właśnie na terenie Niemiec, dokąd ona została wywieziona na roboty. I później razem z mężem zamieszkali we Wrocławiu. Ten moment, kiedy Irena wychodziła na lekcję niemieckiego, był ostatnim momentem, kiedy. Rodzice widzieli ją żywą. Tego dnia była jeszcze widziana w tramwaju, gdzie spotkała swoją koleżankę i jej brata. Irena wysiadła wcześniej nie przy Domu Kultury, ale przy dworcu i nawet nie poszła w kierunku domu kultury, lecz w przeciwnym. Do zajęć pozostawało jeszcze około godziny, także nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby coś jeszcze chciała w tym czasie załatwić, spotkać się z kimś lub pójść na spacer, ale na zajęcia w Domu kultury tego dnia Irena już nie dotarła. Czy urwała się z nich specjalnie, żeby iść na spotkanie, czy też jeszcze przed zajęciami została przez kogoś uprowadzona, albo poszła z nim dobrowolnie, tego nie było wiadomo. Choć bardziej prawdopodobne wydawało się, że dziewczyna faktycznie wybierała się na te zajęcia, bo jeszcze chwilę przed wyjściem rozmawiała z koleżanką, która poprosiła ją, żeby usprawiedliwiła jej nieobecność na zajęciach, i Irena obiecała, że to zrobi, także wyglądało na to, że zamierza rzeczywiście na, tych, na tej lekcji być. Poza tym w torbie miała buty na zmianę, bo w domu kultury tego wymagano, a więc albo dopilnowała, żeby na wszelki wypadek zachować wszelkie pozory, albo rzeczywiście wybierała się na lekcję. Rodzina twierdziła, że Irena nie miała chłopaka, nigdy nie słyszeli, żeby była kimś zainteresowana, ani żeby jakiś chłopak się nią interesował, no ale czy to by był pierwszy raz, kiedy piętnastolatka nie przyznaje się rodzinie, że jest kimś zakochana. Szczególnie jeśli rodzina jest tak surowa, jak. Szczególnie jeśli rodzice są surowi i przestrzegają tego, żeby dziewczyna nie wpadła w złe towarzystwo. Mężczyzna, który wezwał milicję na miejsce zbrodni, twierdził, że minął się w pobliżu tego miejsca, w którym leżała Irena, z kimś ubranym w garnitur. Było to o tyle dziwne, że ten mężczyzna, który. Go minął, w żaden sposób nie zareagował na to, że leżało tam ciało. Odszedł bez słowa, nikogo nie informując. Natychmiast stał się więc podejrzany. Sprowadzono psa tropiącego, żeby spróbować go odnaleźć. I pies podjął trop, ale zgubił go kawałek dalej. Zresztą nic dziwnego, sprowadzono go dopiero po dwóch dniach, a miejsce zbrodni zostało już wcześniej zadeptane przez gapiów i milicjantów. Pies wracał jednak w pobliże szkoły wojskowej. To była wówczas wyższa szkoła oficerska wojsk zmechanizowanych imienia Tadeusza Kościuszki. No i to zachowanie psa skłoniło milicjantów do sprawdzenia alibi uczących się tam żołnierzy, którzy mieli w tym czasie przepustki, no ale ten trop do nikąd nie zaprowadził, gdyby to rzeczywiście był ktoś z jednostki, ale ktoś o wyższym stopniu, to domyślam się, że nikt by go o alibi nie odważył się zapytać. Pewnie sprawdzono samych rekrutów. Poza tym wiadomo, że żołnierze nieraz wymykali się z tych jednostek, różnymi sposobami pokryją mu gdzieś tam przez płot bez przepustek. To jeszcze nie były czasy wszechobecnego monitoringu, także to było o wiele łatwiejsze. Także obawiam się, że ten wątek nie został w pełni zbadany i nie mógł być w pełni zbadany. Wojsko nie zdradza tak łatwo swoich sekretów. Milicja nie ma władzy w jednostkach wojskowych, także wkrótce. Wykluczono udział żołnierzy z jednostki, ale na ile można to było tak naprawdę wykluczyć i na ile to zostało naprawdę tak w stu procentach sprawdzone, no to tego nie wiemy. Wkrótce pojawił się w sprawie kolejny trop i ta historia by się nadawała na scenariusz do jakiegoś filmu, takiego w stylu Nie lubię poniedziałku. Niejaki pan Zbigniew obudził się o jakiejś nieludzkiej porze, czyli koło czwartej nad ranem w wagonie pociągu jadącego nie w tym kierunku, w którym mężczyzna powinien jechać. Zbigniew był jeszcze pijany po pijackim maratonie, jaki odbywał przez prawie cały poprzedni dzień. Od kolegi do kolegi, od baru do baru, nawet u fryzjera się za załapał na jakąś popijawę. Mężczyzna miał krew na twarzy, plamy krwi na ubraniu i spore luki w pamięci wysiadł na dworcu głównym we Wrocławiu, żeby tam się przesiąść do pociągu jadącego do Bojanowa, dokąd został wysłany razem z grupą robotników z jego zakładu, żeby wykonać jakieś wiercenia, no i dokąd powinien również tego ranka dotrzeć do pracy po tym pełnym przygód dniu i nocy. Na dworcu we Wrocławiu mężczyzna próbował się trochę doprowadzić do porządku, zmyć krew, którą na sobie miał, która jak twierdził nie miał pojęcia skąd się wzięła, no i podczas tych ablucji zatrzymał go milicjant i zaprosił na komisariat jako podejrzanego w sprawie morderstwa. Zbigniew miał problem, bo gdzieś koło godziny 18.00 urwał mu się film. Było to w trakcie wizyty u fryzjera, gdzie po skończonym goleniu Zbigniew wdał się w dyskusję polityczną z właścicielem zakładu i kolejną rzeczą, jaką pamiętam, było właśnie to przebudzenie w pociągu o 4.00 nad ranem. Dochodzenie wykazało, że rany i plamy krwi były właśnie skutkiem owej politycznej dyskusji z właścicielem zakładu fryzjerskiego i wychodziło na to, że do tej dyskusji w pewnym momencie dołączyła brzytwa. A później przez kilka godzin Zbigniew jeździł po prostu tam i z powrotem pociągiem, śpiąc sobie. No a zatem to nie on. Kto w takim razie? Milicjantom kończyły się pomysły, pewność mieli tylko co do tego, że był to mężczyzna, a do zbrodni doszło na tle seksualnym, choć dziewczyna nie została zgwałcona, no ale wiemy, że to nie jest konieczne dla niektórych sprawców, którzy osiągają satysfakcję w inny sposób. Równie dobrze mógł to być ktoś, kogo znała, jak i ktoś, kogo spotkała pierwszy raz w życiu. Możliwości było tak dużo, że milicjanci zaczęli obawiać się, że nie uda im się rozwiązać tej sprawy. Zaczęli szukać trochę po omacku, może tak taksówkarz, bo z okolic Domu Kultury, gdzie po raz ostatni widziano Irenę, do Parku Karłowickiego był kawałek drogi. Tajemnicą pozostawało w jaki sposób dziewczyna się tam znalazła, przez nikogo już później nie widziana. No i dlatego milicjanci zaczęli kombinować, że mogła spotkać kogoś, kto miał samochód, i Irena do tego samochodu wsiadła. W książce Wilhelminy Skulskiej pojawia się taki bardzo mało wiarygodny opis. Że ze statystyk milicyjnych wynika, że wśród taksówkarzy i kierowców trafiają się osoby o wybujałej, wyobraźni erotycznej, a światowe statystyki, cokolwiek by to miało znaczyć, pokazują, że najwięcej zboczeńców jest wśród pracowników wagonów sypialnych. No super, tylko generalnie, jak ktoś się powołuje na statystyki, ale tych statystyk nie przytacza konkretnie i nie podaje ich źródła, to można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że takie statystyki nie istnieją. Milicjanci zaczęli szukać potencjalnych sprawców zbrodni wśród zawodowych kierowców i taksówkarzy. Te poszukiwania były dość chaotyczne i przypadkowe. Nie było absolutnie żadnych dowodów, że Irena w ogóle do jakiegokolwiek samochodu wsiadła. Także polegało to bardziej na próbach dopasowania różnych kierowców z okolicy do tej sprawy. No i idąc tym tropem, udało się namierzyć między innymi kogoś, kto mieszkał w pobliżu i miał nie najlepszą opinię. Doniosła na niego zresztą jego własna żona, twierdząc, że nie wie, gdzie mąż spędził tamtą noc, której zginęła nastolatka. Jan Przybylski, bo tak się nazywał, znał Irenę, ponieważ ta kolegowała się z jego dziećmi i czasem bywała u nich w domu, znali też jej rodziców. Przybylski nie był jednak wzorowym mężem. Często uwodził swoje pasażerki, czy jak sam twierdził, to one narzucały się jemu ze swoimi amorami, a swoimi erotycznymi przygodami chętnie się przechwalał kolegom. Ile było w tym prawdy, a ile jego własnej fantazji, to wie tylko on. Jak się jednak okazało, w dniu popełnienia przestępstwa taksówka Przybylskiego stała w warsztacie z wyjętym silnikiem. Nie było też żadnego dowodu na to, że on zaatakował Irenę. Wyglądało na to, że żona znalazła sposób na to, żeby mu odpłacić za wszystkie zdrady. Co sobie posiedział w areszcie, to jego. Takich strzałów w ciemno było jeszcze kilka, ale za każdym razem okazywało się, że jednak podejrzany nie miał możliwości, żeby zabić Irenę i nie dawało się go w żaden sposób z tą sprawą powiązać. W międzyczasie jedna z koleżanek Ireny przyznała, że dziewczyna podkochiwała się w synu jednej z pracownic poczty, na której pracowała też jej matka. Ale później chciała zakończyć tę znajomość. Według słów jej przyjaciółki minione wakacje miały zmienić Irenę. Podczas półkolonii, na których spędzała czas w lato, nastolatka odkryła, czym jest zainteresowanie płci przeciwnej, przechwalała się, że miała powodzenie wśród chłopców, pokazywała też zdjęcie chłopaka w mundurze, z którym rzekomo miała chodzić. Jak się później okazało, nigdy go nawet nie widziała na oczy i w ogóle nie wiedziała, kim ten chłopak jest. Irena miała też opowiadać koleżance, że piła alkohol i paliła papierosy z kolegami swojego starszego brata podczas prywatek, które urządzali w domu, a zatem Irena nie była może aż tak grzeczna i niewinna, jak twierdzili jej rodzice i nauczyciele, no ale też nie była jakaś zepsuta i rozwiązła. Z późniejszych badań wynikało zresztą, że Irena pozostawała dziewicą, także te jej znajomości prawdopodobnie ograniczały się do niewinnych flirtów. Albo w ogóle były dziełem jej wyobraźni, bo wyraźnie było widać, że Irena lubiła trochę zmyślać i imponować innym, a jeśli nie miała czym zaimponować, to, to zmyślała. Milicjanci, przeglądając jej rzeczy i wypytując znajomych, nie trafili na nic, co mogłoby świadczyć o tym, że nastolatka prowadziła jakieś podwójne życie, zadawała się z jakimiś starszymi mężczyznami i to właśnie sprowadziło na nią nieszczęście. Ponadto brat Ireny Zygmunt zapytany o te prywatki zaprzeczył. Zygmunt był już dorosły, pracował, czasem znajomi odwiedzali go w domu, ale siostra nigdy w tych spotkaniach nie uczestniczyła. No same ślepe uliczki w tym śledztwie. Milicja postanowiła więc nagłośnić sprawę, i w lokalnej prasie opublikowano apel do społeczeństwa, aby wszyscy świadkowie, którzy tamtego dnia byli w pobliżu miejsca zbrodni i mogli coś widzieć, zgłosili się na milicję. Odzew był ogromny, ale przyniósł raczej więcej zamieszania niż faktycznych nowych tropów w sprawie. Sprawdzono pracowników i młodzież z domu kultury, do którego wybierała się tamtego dnia Irena, ale i tu nie udało się znaleźć żadnego punktu zaczepienia, ponieważ okazało się, że znaczek AF pochodził z Niemiec. Milicja podjęła nawet współpracę z władzami NRD, żeby sprawdzić młodzież, która przebywała w wakacje w Polsce i z którą Irena miała kontakt podczas półkolonii. Kilka osób ją pamiętało, prawdopodobnie od kogoś z nich dostała znaczek, który kilka tygodni później znaleziono na miejscu zbrodni. Tak przynajmniej podejrzewali śledczy, ale później okazało się, że znaczek trafił do Ireny zupełnie inną drogą dała jej jego koleżanka, kiedy Irenie urwał się guzik. Nic nie wskazywało na to, żeby z zabójstwem mogły mieć coś wspólnego dzieciaki z NRD, które już dawno były przecież we własnych domach po drugiej stronie granicy i to granicy w tamtych czasach pilnie strzeżonej. Jeden z uczestników wycieczki do Wrocławia zapamiętał jednak, że któregoś dnia na półkolonie odprowadziło Irenę dwóch młodych mężczyzn. Jeden w garniturze, który miał pracować na parowozach, i drugi młodszy, może osiemnastoletni, miał pracować przy maszynach matematycznych. Dość szczegółowy opis mógł świadczyć o tym, że coś było na rzeczy. Tych dwóch chłopaków nie zapamiętał wprawdzie nikt inny, no ale milicjanci chwycili się tego tropu, wypytali brata Ireny o chłopaków. O rysopisie podanym przez nastolatka ze wschodnich Niemiec, no i wtedy Zygmunt przypomniał sobie, że faktycznie był chłopak w garniturze, który pracował na parowozach. Poznali się latem. Ten chłopak nazywał się Wiesław. Był trochę dziwny, mieszkał na Klecinach razem z rodzicami i siostrą. Raz na początku września, na kilka dni przed zabójstwem, był u niego w domu na chwilę. Wtedy też przelotnie poznał Irenę, chociaż nawet nie poznał tylko dziewczyna przeszła gdzieś tam obok w mieszkaniu, mignęła gdzieś, Zygmunt ich sobie nie przedstawił no i to właściwie było wszystko. Ale Wiesław pasował do opisu podanego przez chłopaka z NRD, no i milicjanci postanowili pójść tym tropem. W pierwszej połowie stycznia 1968 roku, a więc cztery miesiące po śmierci dziewczyny, Wiesław został aresztowany jako podejrzany o zabójstwo Ireny. A wraz z nim jego brat. To znaczy, zanim został aresztowany, to został jeszcze zatrzymany jako świadek na przesłuchanie i od samego początku zachowanie Wiesława zaalarmowało milicjantów. Próbował przekazać coś bratu, płakał. Czemu miałby się tak zachowywać, jeśli był niewinny? Na początku Wiesław do niczego się nie przyznawał, był przesłuchiwany jako świadek, ale na komisariacie trzymano go przez trzy dni. Na początku zeznawał składnie, choć nie pamiętał, co dokładnie robił w wieczór morderstwa Ireny, co akurat mogło przemawiać raczej na jego korzyść, bo kto z nas zapytany dzisiaj o to, co robił 13 września, byłby w stanie dokładnie to określić. No, chyba że tego dnia się wydarzyło coś naprawdę wyjątkowego, ale w większości przypadków pewnie pracowałam, wieczorem może byłam w domu, a może się z kimś umówiłam. Trudno po kilku miesiącach odróżnić ten dzień od wielu podobnych. Wiesław mówił, że dziewczyny w ogóle nie znał, nigdy jej nie widział i że nie jest mordercą. Tak zeznawał 11 stycznia, 12 stycznia i 13 stycznia, tak gdzieś do godziny 14:15. Po tym czasie Wiesław całkowicie zmienił zdanie, przesłuchującym go milicjantom przyznał się do znajomości z Ireną, wyznał, że się spotykali i że to on ją zabił. I tu zatrzymajmy się na chwilę przy tym, kim właściwie był Wiesław. Ojciec Wiesława pracował na kolei, mieszkali w skromnym mieszkaniu razem z matką, siostrą, a wcześniej jeszcze bratem. Rodzina szanowana na kolejarskim osiedlu. Wiesław miał 24 lata, pracował jako palacz. Wcześniej uczył się na suwnicowego, ale trzy razy nie znał egzaminu, więc przesunięto go na niższe stanowisko. Pracę miał brudzącą, ale poza nią lubił być czysty, elegancki, ogólnie lubił dobrze wyglądać, dbał o to, jak się ubiera. Co w tamtych czasach u mężczyzn raczej uchodziło za słabość i powód do głupich żartów. Szczególnie w takim mocno robotniczym środowisku, Wiesław był nieśmiały, nieporadny mówił, że jak kurę zabijali w domu, to uciekał. I ja to szanuję. Był przystojnym mężczyzną, ale przez to, że był taki wycofany, nieśmiały, to nie miał jakiegoś bogatego życia towarzyskiego. Był raczej kimś takim, kto się nie rzuca w oczy. Rodzice opowiadali o nim w samych superlatywach. Dobry, uczciwy, uczynny, zarobione pieniądze oddawał rodzinie, alkoholu nie pił prawie w ogóle, a jeśli czasami się napił, no to bardzo symbolicznie. Potwierdzali to też jego koledzy, którzy sami w jego obecności sięgali po alkohol, ale Wiesiek nigdy z nimi nie pił. No, wymarzony syn, rodzice przyznawali tylko, że nie lubił kobiet, i wstydził się ich, i nie chodził na randki. W reportażu Wilhelminy Skulskiej Sprawa nr 78 przez 68 nie padają słowa, że był homoseksualistą, ale jest to tak zasugerowane gdzieś tam między wierszami. Ta książka została wydana w 1974 roku, także o takich kwestiach się publicznie praktycznie nie mówiło. Gdybyście mieli ochotę przeczytać tę książkę, to przypominam, że jest dostępna do wysłuchania na platformie BookBeat. Nawet jeśli rodzice podejrzewali u swojego syna zainteresowanie tą samą płcią, to nie zamierzali tego tak po prostu przyjąć i zaakceptować, oczywiście. Wpadli na taki klasyczny dla tych czasów pomysł, trzeba chłopaka wyswatać. Jak pozna jakąś do rzeczy kobitkę, to mu się na pewno odmieni. Jak pomyśleli, tak zrobili, dogadali się z jakimiś sąsiadami z osiedla, zaaranżowali obiad u dziewczyny w domu i rodzice namówili wieśka, żeby na ten obiad poszedł. Jak sami powiedzieli, poszedł, bo był posłusznym synem. Brzmi jak piekło. I domyślam się, że dla chorobliwie nieśmiałego chłopaka, który nie umie się dogadać z płcią przeciwną i w ogóle z innymi ludźmi, to było piekło. Zresztą to by chyba była jedna z ostatnich rzeczy, na jakie większość z nas by miała ochotę. Mnie by nikt nie był w stanie do takiej randki w ciemno na obiedzie z rodzicami tej drugiej osoby u nich w domu zmusić. No ale Wiesław był grzeczny, posłuszny, no i w końcu poszedł. Zrobił dokładnie to, co mu kazano, poszedł, usiadł, zjadł obiad, nie odezwał się przy tym ani słowem i wyszedł. To prawdopodobnie było najgorsze spotkanie towarzyskie w dziejach. Rodzice, jedni i drudzy oczywiście bardzo zdziwieni, że nie wyszło, przecież wszystko było tak świetnie zaplanowane, no ale wiadomo, to tak nie działa. Później już rodzice nie umawiali Wiesława więcej na randki. Tymczasem w przyznaniu się do winy możemy przeczytać, że Wiesław umówił się z Ireną, że sam ją zaczepił. Że aby dodać sobie odwagi, poszedł do baru i wypił trzy kufle piwa. A więc zachowanie, które stoi w sprzeczności z tym, co wszyscy, którzy go znali o nim, mówili. Według zeznań i późniejszej wizji lokalnej, Wiesław zaprosił Irenę najpierw do kina, ale ta się nie zgodziła, więc zaproponował jej spotkanie w kawiarni Sezam. Żadna z pracujących tam kelnerek nie zapamiętała takiej pary, no ale to nic dziwnego przecież takich klientów na pewno mają mnóstwo. Później razem pojechali taksówką do Karłowickiego parku pocmętarnego i w parku doszło między nim a Ireną do kłótni, bo dziewczyna nie chciała z nim chodzić. Wtedy to Wiesław miał odczuć chęć odbycia stosunku i zaczął prosić dziewczynę, żeby mu się oddała. A kiedy ta odmówiła, spróbował zmusić ją do tego siłą. Potem się szarpali, ona uciekła, on ją gonił. Kiedy ją dogonił, uderzył znalezioną na ziemi butelką, a następnie udusił. Do gwałtu nie doszło, bo jak sam miał powiedzieć. Przeszła mu ochota. No i czytając to zeznanie, trudno jest nie odnieść wrażenia, że wyjątkowo wiernie oddaje wcześniej utworzone przez milicjantów hipotezy śledcze. Zgadza się spotkanie na ulicy, rozmowa o pójściu do kina, bo przecież wiadomo było, że Irena lubiła kino, później przejazd taksówką do parku, napaść seksualna, umotywowana, dokładnie tak, jak wcześniej zakładali milicjanci, tworząc taki powiedzmy profil psychologiczny sprawcy, choć oczywiście z takim prawdziwym profilem w dzisiejszym rozumieniu. To nie miało wiele wspólnego. Do tego, jakże wygodnie Wiesław miał być ubrany dokładnie w ten sam garnitur, w którym widział go latem chłopak z NRD, no wszystko się zgadza aż miło. Co do tego, jak się poznali, to Wiesław nie mógł sobie przypomnieć, ale potem jakoś sobie przypomniał i twierdził, że zobaczył ją po prostu na ulicy i tam ją zagadnął i umówił się na spotkanie. Brzmi to bardzo mało wiarygodnie, jak na chorobliwie nieśmiałego mężczyznę, który przez całe życie nie umawiał się z kobietami i się ich bał. Ktoś taki prędzej zaczaiłby się gdzieś na kobietę, może w krzakach, nie wiem, śledził ją, zaatakował z zaskoczenia. No ale oczywiście nie da się przewidzieć wszystkich zachowań człowieka, załóżmy, że w tym przypadku rzeczywiście się odważył. Ale póki co nie było żadnego dowodu, który by potwierdzał tę wersję zdarzeń. Żadnego świadka, który mógłby powiązać Wiesława z Ireną lub z miejscem zbrodni. Garnitur, w którym tamtego dnia miał być ubrany, oddano do ekspertyzy, ale nie znaleziono na nim żadnych plam, ani pozostałości po plamach krwi, czy śladów po ich usuwaniu. A tych nie jest, jak wiadomo, tak łatwo się pozbyć całkowicie. Żaden z odcisków palców znalezionych na miejscu zbrodni nie pasował do linii papilarnych Wiesława. Również ślady butów nie pasowały ani rozmiarem, ani typem obuwia do żadnych butów noszonych przez oskarżonego. Znajomym Irena nigdy nie opowiadała o Wiesławie, choć lubiła się przecież przechwalać swoimi podbojami, ale większość tych przechwałek prawdopodobnie była konfabulacją. Nikt nigdy nie widział ich razem, oczywiście mogli utrzymywać znajomość w tajemnicy przecież Wiesław miał 24 lata, a Irena 15. Mężczyzna mógłby pewnie mieć kłopoty, gdyby się rozeszło, że uwodzi nieletnią. Dziwne też było to, że gdy spotkali się w pokoju Zygmunta, ani Wiesław, ani Irena nic nie powiedzieli, nie przywitali się, nic nie wskazywało na to, że wcześniej się widzieli, co potwierdzają świadkowie. Byłoby raczej naturalne, że jeśli się wcześniej znali, to jakoś to okażą, no ale znowu teoretycznie mogła to być jakaś zaplanowana gra, żeby nie zdradzić się przed rodzicami Ireny. Jedynym wątpliwym potwierdzeniem są zeznania taksówkarza, który zgłosił się po apelu wydrukowanym w gazecie, twierdząc, że tamtego wieczora wiózł tę parę. Choć opis mężczyzny, który podał, nie zgadzał się do końca z rysopisem Wiesława i ubraniem, które ten miał mieć na sobie w czasie morderstwa. Podczas rozprawy w sądzie taksówkarz wskazał Wiesława jako tego, którego miał wieść we wrześniu razem z młodą dziewczyną. Powiedział, że to ten albo podobny. Jak na zeznanie, od którego ma zależeć czyje życie, to trochę mało. Wiesław podtrzymał swoje przyznanie się do winy, podpisał wszystko, co mu podsunięto. Później przyznał, że liczył na karę śmierci i ta myśl wydawała mu się pokrzepiająca. Badania psychiatryczne, które przeprowadzono, nie wykazały u Wiesława cech psychopatycznych. Był pod każdym względem przeciętny, nieskłonny do agresji, niezbyt inteligentny. W życiu był bierny, nie umiał walczyć o swoje. Pozostawał nieprzystosowany, flegmatyczny, wycofany. Nie stwierdzono u niego żadnych chorób psychicznych ani zaburzeń seksualnych. Niczego, co mogłoby usprawiedliwić jego czyn, ale też niczego, co tłumaczyłoby, dlaczego w ogóle się go dopuścił. Wiesław się nie bronił, a jego adwokat zanadto też się nie wysilił. Pomimo braku jakichkolwiek dowodów, Wiesław został więc uznany winnym i skazany na dożywocie. Trafił do więzienia w strzelcach opolskich i miał tam spędzić resztę swojego życia, ale w 1969 roku zmieniło się prawo. Kara dożywocia została zniesiona, dlatego wyrok Wiesława został zmieniony na 25 lat. Najwyższy dopuszczalny od tamtej pory wyrok więzienia. Od tej pory można było już dostać tylko albo 25 lat, albo wyrok śmierci. W więzieniu Wiesław zachowywał się bardzo spokojnie, unikał kontaktu z innymi skazanymi, prawie nie rozmawiał z pozostałymi więźniami. Chciał, żeby mu wszyscy dali spokój, żeby zapełnić sobie jakoś czas. Zaczął się uczyć na szewca. No i tak minęło 5 lat, aż Wiesław zaczął przebąkiwać coś o tym, że jest niewinny. Później zastanawiano się, skąd ta zmiana zeznań, dlaczego najpierw się nie przyznawał, potem nagle się przyznał, a po latach odwołuje zeznania. No po pierwsze to przyznanie nie było takie nagłe, tylko po trzech dniach pobytu w areszcie i przesłuchaj non stop domyślam się, że prawie bez jedzenia, bez snu. Nie mamy potwierdzenia, że był bity, ale chyba nikogo by to nie zdziwiło, gdyby był, biorąc pod uwagę, jak wtedy działali milicjanci. I Wiesław nie byłby pierwszym ani ostatnim człowiekiem, którego takie przesłuchanie złamało i zmusiło do przyznania się do czegoś, czego nie zrobił. Wiesław miał przyznać się do winy z powodu problemów, stanów depresyjnych, dlatego że chciał dostać karę śmierci. Nie radził sobie w życiu, nie radził sobie w kontaktach z ludźmi, nie potrafił ułożyć sobie życia, męczył się. Kara śmierci wydawała mu się w tamtym momencie skróceniem męki, ale kary śmierci nie dostał. Za to trafił do więzienia, w którym okazało się, że jest jeszcze bardziej nieznośnie. Dlatego chciał odwołać się od wyroku, odzyskać wolność. Wspierała go w tym rodzina, która od samego początku nie wierzyła w jego winę. Wiesław ani jego rodzina nigdy nie twierdzili, że milicjanci biciem zmusili mężczyznę do przyznania się, ale trzeba pamiętać, że źródła, na których się opieramy, pochodzą z czasów PRL-u. Więc nawet gdyby został przemocą zmuszony do tych zeznań, to nikt by się do tego oficjalnie nie przyznał i w żadnej gazecie, reportażu w oficjalnie dostępnych wydawnictwach by takiej informacji nie wydrukowano. I w ogóle chciałam jeszcze dodać, żeby to było dla wszystkich jasne, że czytając dzisiaj reportaże Wilhelminy Skulskiej, ja też pamiętam i mam na uwadze, w jakich czasach one były pisane. One mają na pewno wartość historyczną, są elementem historii kryminalistyki w Polsce, poza tym są całkiem dobrze napisane, jest z nich sporo takich spostrzeżeń dotyczących też tamtych czasów, tamtego życia codziennego, jeśli ktoś się interesuje historiami z PRL-u, tamtymi realiami, to tam znajdzie dużo perełek, no ale trzeba pamiętać, że Skulska była bezsprzecznie częścią ówczesnych mediów, ówczesnej propagandy, te media pozostawały przecież całkowicie pod nadzorem władz komunistycznych i nie ma co się spodziewać, że w jej tekstach będzie jakaś krytyka ówczesnego systemu, władzy, metod milicji. Ona nie była żadną opozycjonistką, dostosowywała się w pełni do panujących wtedy zasad. Inaczej jej reportaże i artykuły nigdzie by nie zostały wydrukowane w oficjalnym obiegu. Zresztą na przykład dla przekroju, do którego pisała Skulska, pisali w tamtych czasach też m.in. osiecka i mrożek, także no, takie wtedy były czasy. Można więc tę jej działalność różnie oceniać. Skulska budziła też nieufność z powodu swojego żydowskiego pochodzenia, bo pierwotnie nazywała się Lea, Chorowic, potem zmieniła na bardziej polsko brzmiące, Imię i nazwisko, dla mnie to samo w sobie nie ma żadnego znaczenia, bo człowieka można oceniać po jego czynach, a nie po tym, jakie ma pochodzenie, no bo na to nie mamy żadnego wpływu. Ja nie znam dobrze jej życiorysu, nie wiem, jakim była człowiekiem. Dziś jest to postać raczej zapomniana, nie ma o niej zbyt wielu informacji, więc nie będę w żaden sposób oceniać tej drogi, którą ona wybrała. Także już kończąc te dygresje, niewątpliwie zawdzięczamy Skolskiej dużo materiałów, które. Przybliżają wydarzenia kryminalne z czasów PRL-u i to jest ciekawy materiał, ale warto czytać te teksty krytycznie, z dystansem i ze świadomością, w jakiej rzeczywistości one powstawały. Pewne pytania wzbudziła postawa brata Wiesława, Karola. Tamtego dnia, gdy chłopak z NRD rzekomo widział Wiesława, był z nim jeszcze drugi mężczyzna i podejrzewano, że mógł to być właśnie jego brat. Jednak Karol nie pojawił się na sali sądowej, nie zeznawał. Powołał się na paragraf mówiący o tym, że ma prawo odmówić zeznań w sprawie najbliższej rodziny, co wydaje się o tyle dziwne, że jego zeznania mogłyby pomóc Wiesławowi, jeśli ten faktycznie nigdy nie poznał Ireny i był niewinny. Karol też dość szybko po tych wydarzeniach wyprowadził się z Wrocławia, rodzina mówiła, że nie chciała go w to mieszać. Może chodziło o to, że skoro jednego syna oskarżono, choć był niewinny, to nie chcieli ryzykować, że to samo stanie się z drugim. Ale pojawia się też podejrzenie, że może Karol wiedział o tej sprawie coś więcej, choć rodzina temu zaprzecza. Dalsze losy Wiesława pozostają nieznane, szczególnie że jego prawdziwe dane zostały utajnione. Wtedy w latach 70. w sprawie nie znaleziono nowych dowodów, które pozwoliłyby na wznowienie z śledztwa czy zakwestionowanie wyroku. Dla mnie wygląda to jak klasyczne wrobienie przez milicję, która chciała mieć rozwiązaną sprawę, bo mieli słabe statystyki i przełożeni suszyli im głowę. Czasy były niespokojne i władzy szczególnie zależało wtedy, żeby się wykazać, pokazać swoją siłę. Wiesław był słaby, bierny, można go było bez większego problemu złamać, zastraszyć, więc był idealnym kandydatem. Wszystkie te szczegóły, które podał w czasie śledztwa mogli mu bez problemu podyktować sami milicjanci. Nie byłby to pierwszy taki przypadek. Czy istnieje możliwość, że to naprawdę on zabił Irenę? No, jakaś pewnie istnieje, choć szczerze mówiąc, to wszystko jest tak grubymi nićmi szyte i opiera się na takich poszlakach, że moim zdaniem na tej podstawie niczego nikomu nie można było dowodnić. Zeznanie jakiegoś chłopca z NRD, który coś tam sobie przypomniał po kilku miesiącach, a nawet nie miał później okazji zidentyfikować Wiesława, przyznanie się do winy uzyskane w bardzo podejrzanych okolicznościach podczas wielogodzinnych, wyczerpujących przesłuchań. Brak jakichkolwiek dowodów, śladów i świadków, którzy mogli tę wersję potwierdzić, no i wreszcie ta idealnie dopasowana do Wiesława hipoteza śledcza. Pozostaje pytanie, dlaczego się przyznał i dlaczego nie bronił się przed sądem? Czy wiedział, kto to zrobił i zgodził się go kryć? Czy był już w tak głębokiej depresji i został do tego stopnia zastraszony i złamany, że faktycznie nie był w stanie zeznawać, bronić się i walczyć o siebie? To wiedział prawdopodobnie tylko on, albo. Nadal wie, jeśli jeszcze żyje. To wszystko na dziś. Jeśli chcielibyście posłuchać o tej sprawie lub innych historiach kryminalnych z PRL-u, o których pisała Wilhelmina Skulska, to możecie zajrzeć na BugBit i tam z kodem promocyjnym prowincjonalne będziecie mieli za darmo dostęp do tych i wielu innych pozycji przez 30 dni. Link do BugBit macie w opisie, kod promocyjny to prowincjonalne. W opisie są też podlinkowane źródła do tego odcinka. A ja dziękuję, że wysłuchaliście tej historii. Życzę Wam bezpiecznego Sylwestra, dużo szczęścia w nowym roku i jak zawsze zapraszam na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.